6 grudnia, dzień, na który czekają prawie wszystkie dzieci. Ja z tej okazji chciałem życzyć Wam wszystkiego dobrego i dużo prezentów. I oczywiście pozdrowić swoich wszystkich fanów, subskrybentów i oczywiście rodzinkę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i klikniecie subskrybuj, a ja będę wtedy szukał więcej takich miejsc. Uwierzcie, że naprawdę warto. Pokażę Wam miejsca, których nikt Wam nie pokaże. Zapraszam na film. Pomieszczenia, do których wejdziemy, są naprawdę niesamowite. Jesteście gotowi? To chodźmy. Rozkładające się prywatne rzeczy dawnych mieszkańców nadal leżą na swoim miejscu. Właścicielem domu był profesor z wielką pasją do biologii i nauki. Sam dom jest położony daleko od reszty domostw, dzięki czemu jest bardzo zachowany. Po śmierci profesora Josepha nikt nie zajął się tym domem. Zobaczcie, jakie piękne talerzyki. Przepiękny kominek. Zobaczcie, jakie ma zdobienia. Przejdziemy teraz do drugiego pokoju. Ale piękna kanapa. Była w zestawie razem ze stołem i krzesłami. Widać po zdobieniach, że są prawie identyczne. Wow! Zobaczcie to krzesło. 1793 rok. Naprawdę piękne meble. Belgijska armia.
Chodźmy dalej. O, tu mamy dziurę. Musimy uważać niestety. W ogóle jest cała podłoga zarwana. Zobaczcie, całe wyposażenie zostało praktycznie. Belgijska waluta, wcześniejsza, czyli franki. Trzeba delikatnie stąpać, bo nie wszędzie mamy podłogę pod stopami. Bardzo dużo dokumentów zostało. Wow. Nie wierzę. Tu całe papiery. Najprawdopodobniej była to też prowadzona działalność, stąd tyle papierów. Znacie ten sprzęt? To jest do masażu. Sufka wyrzeźbiona. Wszystkie naczynia, wszystko co potrzebne w kuchni zostało również. Maszynka do golenia. Zobaczcie kogo tu mamy. Powiedziałem, że nigdy nie będę otwierał lodówek. Jednak nie mogę się powstrzymać. O Boże, tu jest jeszcze jedzenie normalnie. Zobaczymy, jakie są daty. 2010. Czyli 9 lat temu.
Zobaczymy jajka. Cebulka. Wszystko jest 2010. Czyli można od razu powiedzieć, że dom został opuszczony 10 lat temu. O, zobaczcie, jakie skarby nawet zostawiono. Różne monety. Czy ja dobrze widzę? 1880 rok. I tu jest jeszcze jakaś ciekawa. 25 centów. 1926. Idziemy dalej. Co tutaj było? O. Tu była chyba pralnia. Z tyłu. Nic nie ma ciekawego. Zobaczcie tą lodówkę, jaka stara. Tu mamy Kärcher. Mieliśmy. Piwnica. Zaraz wejdziemy. O, sprzęt został w krętarkach. Ciekawe, czy działa. Nie działa. Rozładował się akumulator. Ale klimat, masakra. Tu jest toaleta. I spotykamy się w punkcie wyjścia, a raczej wejścia. Skoro już tutaj wszędzie byliśmy, przejdziemy teraz na górę. Ale ten pokój jest po prostu nieziemski. A pieca wam jeszcze nie pokazałem. I drugie krzesło. 1793 rok. Piecyk też niczego sobie. Dobra, idziemy na górę. Mamy pierwszą sypialnię, której pilnuje osiołek z dwoma garncami, chyba z winem.
łóżko zostało pościelone i od tego momentu już nikt tutaj nie wchodził z właścicieli. Nawet waga jest. 83 kg, zgadza się. Dużo prywatnych rzeczy zostało. Walizka. Bardzo dużo ubrań. Tu pewnie też będą ubrania. Zgadza się. Od bardzo dawna nikt tu nie zaglądał. Zobaczcie na pajęczyny. Idziemy do następnych pokoi. Wow. Z tamtej strony podłoga się zawaliła. Czyli nie jest tu zbyt bezpiecznie. Siemanko. Spróbuję tutaj przejść jeszcze. Mam nadzieję, że się nie zawali pod moim ciężarem. Tutaj już runęło wszystko. Co tutaj mamy? Nie wiem, co to było za pomieszczenie. Ale są nawet eurocenty. Masz 20 centów, czyli nasze 80 groszy. Wychodzimy stąd. Nie chcę, żeby się podłoga zarwała, dlatego zobaczymy, co jest w innych pomieszczeniach. Tu byliśmy. Idziemy dalej. Wow! Nie wiem, co to, ale jest bardzo ciężkie i miedziane lub z brązu. Tutaj krzyżyk ładny położymy. A tutaj nie ma. Zobaczymy. Chyba nie będzie szło otworzyć, ale od dołu można. Tu też są szuflady.
O, to jest jedna duża. Zegar. Dobra. Cała szafa papierów. Wow. Tutaj również bardzo dużo antyków. Tu być może było biuro. Tu jest najwięcej papierów. Wow! Zobaczcie, jaki model statku. Kamaniola. Modele takich statków robi się po kilka miesięcy. Jest naprawdę piękny. To chyba pusta jest. Nie będziemy w to wnikać. Tu mamy szufladę. Kolejne przedmioty. Nawet zegarek jest. Seiko. Bardzo dobra firma. Nie wiem, co to jest. Poker. Kostki jakieś do pokera. Sprawdzimy tutaj. Tu nie ma nic ciekawego. Widzę tutaj bardzo stare gazety. Zobaczymy. Nie ma nigdzie daty. Może na innej będzie. Jest. 1994. Tu jest coś zamknięte na kłódkę. Nie będziemy tego otwierać. Spójrzcie na ten regał z książkami. To co za sprzęt? Pierwszy raz takie coś widzę. Amperomierz? Nie wiem. Dużo elektroniki tutaj jest. Dobra. Idziemy dalej. Tu byliśmy. Teraz tutaj. To dopiero jest maszyna. To coś związane też z prądem.
bombki na święta. Niestety te już nie będą wykorzystane. Tutaj jakiś pusty pokoik mamy. O, strych przecieka. Widzimy, że zerwała się podłoga na strychu. Kasety. Co najlepsze, a tu jest wejście na strych. Sprawdzimy, czy da się tam wejść jeszcze. Wow, zobaczcie, jaki duży baniak miedziany. Tutaj też miedziany. I bardzo dużo obrazów. Jestem ciekaw, czy obrazy mają jakąś wartość jeszcze. Na pewno są ładne, to muszę przyznać. Tu jest bardzo duży. Z wilgoci chyba się... Tak, popękał z wilgoci. Strych jest naprawdę piękny. Wiele przedmiotów starych. Idziemy dalej. Jakąś książkę mamy. Kolejne piękne krzesło. Jakieś chińskie talerzyki najprawdopodobniej. Stare zdjęcie. Mam nadzieję, że coś widać. O, tutaj więcej porcelany mamy. Toż pewnie jakaś stara. No to faktycznie jest chińska czy japońska porcelanka. Maszyna do pisania. Triumf.
O Boże. Tamte krzesło jeszcze starsze chyba. Skoro odłożyli je na bok i oni uznali, że są stare, to jak bardzo muszą być stare. Spróbuję tam dojść. Zobaczcie. Przepiękne. Takich już nie robią. Tutaj jakiś sprzęt. Nie wiem, czy nie radio. Radio, tak. Zgadza się. O, radio. Jeszcze jakaś kartka jest. ...1954. Chciałem otworzyć tutaj, ale... chyba jest... zamknięte. Nie będę się szarpał z tym. O, jakieś bardzo stare zdjęcia. To chyba wszystko... rodzinne zdjęcia. Napoleon. Stare zdjęcie jakieś Napoleona. Wow, a co to za skrzynie? W takich skrzyniach kiedyś broń przechowywano. Może sprawdzimy, co jest w środku. A to co? Chyba lampa. Będzie szło ją otworzyć? Niestety, tu nie ma broni, tu są ciuchy. Szkoda. Co my tu mamy jeszcze? Romano. Nitki. Igiełki. No nie powiem, strych bardzo ciekawy. A to co jest? Czyż to nie jest do destylacji alkoholu? Bardzo stare, miedziane. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale na to wygląda. Muszę przyznać, że strych bardzo ciekawy jest. Większość tutaj przedmiotów to są naprawdę cenne rzeczy. To są antyki po prostu. Tu mamy jeszcze coś ładnego. Co to jest? Co to było? Wazonik. Ale już pęknięty troszkę. Szkoda. Dobra. Idziemy na dół. Miejsce jest naprawdę przepiękne. Jest tutaj tyle przedmiotów starych. Tak wygląda sufit po 10 latach.
Idziemy jeszcze do piwnicy. Czy tu jest wejście? Przestraszyłem. To nie jest wejście. To jest szafa. Chyba. Nie wiem, czemu ma służyć to pomieszczenie, ale to jakiś taki kamerlik, w którym przechowywano graty. Ale gdzieś tu było wejście do piwnicy. Tylko z której strony to było? Chyba tu. Przejdziemy jeszcze raz przez ten piękny pokój. Bardzo powoli. I szukamy piwnicy. Nigdy nie przejdziemy. Jak ja tu wszedłem? Tu było wejście do piwnicy. Dobra. Więc idziemy. Przerażająca troszkę. Ale w piwnicach nie ma nic strasznego tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Straszne echo tu jest. I było to. Nie wiem. Chyba była zalana jakiś czas temu piwnica. Chyba nie będę tam wchodził dalej. Nie ma tutaj w sumie nic ciekawego. Jest tam kilka win. Dobra. Wychodzimy stąd. Nie byliśmy. Nie wiem, czy warto tam iść. Zajrzyjmy. Tak to wygląda. Tutaj. Pranie powieszone kilka lat temu dalej schnie. Na tym pomieszczeniu chyba zakończymy dzisiejszą wyprawę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Miejsce jest naprawdę piękne. Teraz dopiję kawkę i lecę dalej.